Niemcy powracają do energetyki węglowej. Bundestag zdecydował: Niemcy czasowo powracają do energetyki węglowej. Bundestag zdecydował. Parlamentarzyści Bundestagu i Bundesratu wyrazili zgodę na powrót do energetyki węglowej. Politycy podyktowali swoją decyzję kryzysem gazowym w Niemczech, który spowodowany jest ograniczeniem dostawy rosyjskiego surowca przez rurociąg Nord Stream 1. Nie przyjęto jednak poprawki CTC-u, zmierzającej do pozostawienia czynnych elektrowni jądrowych, które, według planów, mają być zamknięte do końca bieżącego roku. Rosja zmniejsza od tygodni dostawy gazu do Niemiec. Ponadto istnieją poważne obawy, że planowana konserwacja rurociągu Nord Stream 1 zaczynająca się w połowie lipca, będzie dla Rosji pretekstem do całkowitego odcięcia Niemiec od dostawy rosyjskiego gazu. Kryzys gazowy w Niemczech. Bundestag przeciw energii atomowej. Posłowie Bundestagu już w czwartek wieczorem debatowali m.in. o pomocy państwa dla firm energetycznych, tak, aby skoki cen gazu dla dostawców energii mogły być bardziej równomiernie przenoszone na konsumentów. Rząd federalny chce jednak uniknąć konieczności korzystania z tego instrumentu, podkreśla TPA. Bundestag odrzucił poprawkę parlamentarzystów w Unii, zakładającą przedłużenie funkcjonowania elektrowni jądrowych. Opozycyjne SU zaproponowały, aby oprócz elektrowni węglowych można było kontynuować eksploatację trzech aktywnych niemieckich elektrowni atomowych. Kampanie na rzecz pozostawienia elektrowni jądrowych prowadziła niedawno także koalicyjna partia FDP, przypomina w piątek Bild, podkreślając, że dwa i pozostali koalicjanci, SPD i Zieloni, byli w kwestii zamknięcia ostatnich elektrowni atomowych nieugięci. Robert Habeck, więcej elektrowni węglowych na okres częściowy poprawki do ustawy, uchwalone przez Bundestag w czwartek wieczorem, Bundesrat przyjął w piątek. Poprawki te są reakcją na poważne ograniczenie dostawy rosyjskiego gazu rurociągiem Nord Stream 1, podkreśla TPA. Aby zaoszczędzić gaz do produkcji energii elektrycznej mają być wykorzystane elektrownie węglowe, które obecnie pracują tylko w ograniczonym zakresie bądź zostały zamknięte i pozostają w rezerwie. Federalne Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało już, że przygotuje niezbędne rozporządzenie ministerialne w celu uruchomienia tzw. rezerwy zastępczej gazu. Pozwolimy na uruchomienie rezerwy zastępczej gazu, gdy tylko ustawa wejdzie w życie, zapowiedział minister gospodarki Robert Habeck Zieloni. Oznacza to, i trzeba to szczerze podkreślić, więcej elektrowni węglowych na okres przejściowy. To gorzkie, ale w obecnej sytuacji konieczne jest zmniejszenie zużycia gazu. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby latem i jesienią zmagazynować jak najwięcej gazu, stwierdził Habeck. Ministerstwo zakłada, że dzięki temu do zimy uda się zapełnić magazyny. Decyzja o czasowym przywróceniu elektrowni węglowych była spóźniona, ale słuszna. Właściwe jest również wsparcie państwa wobec dostawców energii skomentował w piątek Siegfried Rusfurme, prezes Federacji Niemieckiego Przemysłu.